Dzień dobry Państwu. Teoretycznie dzieje się coraz lepiej. Media już masowo nie kłamią na temat wojny na Ukrainie. I już polscy generałowi nie opowiadają bzdur o ciągłych zwycięstwach Ukrainy. Zamiast tego pojawia się prawda, powoli prawda, że w każdym szturmie ginie do 30% atakujących Ukraińców. No i cieszą się ci, którym uda się przeżyć. Wprawdzie Putin już w czerwcu twierdził, że nic z tej ukraińskiej ofensywy nie będzie, że niepotrzebnie Ukraińcy giną. Ale jak widać, musi dokonać się to do końca. Albo do upadku rządu Zelenskiego. Myślę, że ostatecznie to Zelenski upadnie. Może nawet zginie. Zobaczymy. Zakończył się całkiem niedawno szczyt G20. Szczyt nie potępił Rosji. Ani nie potępił Rosji, ani nawet nie wymienił Rosji w deklaracji końcowej, ani nawet nie wspomniał o poszanowaniu ukraińskich granic, no, co wywołało z kolei oburzenie Załęskiego. No i oczywiście nikt nie ruszy rosyjskich aktywów. Aktywa Rosji zostaną zwrócone. Mówiłem o tym od samego początku. Czy tak trudno jest przewidzieć przyszłość. Nawet Polska przedłuża teraz zakaz wozu ukraińskiego ziarna. A jakie stanowisko zajmie Komisja Europejska? No, pewnie przychyli się do stanowiska Polski. Wiatr historii odwraca się od Ukrainy. Będzie pokój. Mówiłem o tym jeszcze na wiosnę, że jesienią będzie podpisany pokój. A potem, a potem proszę Państwa, mówię to z przykrością, nastąpi rozliczanie pokonanych. Mówiłem, że nikt nie wyłoży pieniędzy na odbudowę Ukrainy. Stany Zjednoczone nie zainwestują, bo takich pieniędzy zwyczajnie nie mają. Zresztą w co miałoby zainwestować? W połacie pól należących do zachodnich koncernów lub oligarchów? Jedynym podmiotem, który może zainwestować są Chiny. Ja nie zmieniam narracji. Ja po prostu opisuję to, co widzę. To, co widzę. Tak się będzie działo. Stany Zjednoczone przyznają, że następuje nowy ład światowy. Z dwoma państwami przewodzącymi, Stanami Zjednoczonymi i Chinami. Mówiłem o tej dwubiegunowości jeszcze na początku wojny ukraińskiej, a dziś prawie po dwóch latach to samo powtarzają Stany Zjednoczone. Mamy już świat dwubiegunowy. Czy Stany Zjednoczone mają na jakimś polu przewagę nad Chinami? Nie, nie ma takiej przewagi. Tutaj pokazuję Państwu choćby artykuły, ale tego jest dużo, nawet w prasie polskiej. Chiny nie ustępują technologicznie Stanom Zjednoczonym. Nie ma takich technologii, którymi by Stany Zjednoczone jakoby wyprzedzały Chiny, a przynajmniej nie jest to różnica jakościowa. Wyniki badań naukowych są zawsze pochodną środków, jakie na nie przeznaczamy. Są konferencje naukowe, na których następują prezentacje i wymiana osiągnięć. Dokonania chińskie nie są mniejsze niż amerykańskie. Są nawet tacy, którzy twierdzą, że to Chiny już przewodzą technologicznie. Świat jest dwubiegunowy, a wojna ukraińska, ta wojna unauczniła ten stan. Jak widać, ukraińska wojna przyspieszyła wiele zmian. Nie mam wątpliwości, że przez tą wojnę pogrzebane zostaną Stany Zjednoczone jako ten jedyny, wiodący nad światem, Państwo, już teraz obserwujemy potężny odwrót amerykańskiej narracji. Proszę sobie przypomnieć, jakie działa wytoczyły Stany Zjednoczone na Rosję. I wprowadził cały Zachód bezprecedensowe sankcje. Zamroził rosyjskie aktywa i nawet zapowiedział, że je zarekwiruje. I wycofał firmy zachodnie z Rosji. A dziś? Dziś już nawet Rosja nie jest potępiona. Niebawem się okaże, że <grych> zobaczymy, ale Putin... Jest przyjacielem Zachodu. Taka będzie narracja. Mówię to zupełnie serio. Poczekajmy do wiosny, a Ukraina, no cóż, będzie odstąpiona Chinom. Tak dokonuje się koniec tej umownej potęgi Stanów Zjednoczonych. Nieraz byłem atakowany przez różnych pajacy. Niektóre z tych pajaców miały nawet stopnie naukowe. I te pajace naukowe ośmieszały się, twierdząc, że bredze o potędze Chin. Jakim trzeba być głupcem, żeby nie widzieć zmian? Dziś możecie Państwo o Chinach już czytać niemal oficjalnie w mediach, bo to Chiny wyrastają na numer jeden. I będzie przez pewien czas ten, ten stan rywalizacji. No i pamiętajcie, to Chiny będą inwestorem na Ukrainie. Nie Stany Zjednoczone, ale właśnie Chiny. I żaden plan Marszala nie powstanie. Popatrzymy, to tylko kilka miesięcy. Tak, ale dzisiaj chciałem Państwu przybliżyć państwo to odchodzące mocarstwo Stany Zjednoczone, no najpierw przez pryzmat polityki migracyjnej, bo to jest bardzo specyficzne państwo, państwo odchodzi do śmietnika historii Unia Europejska i strefa euro, pokazuje to na przykładzie rosnącej siły gospodarek, czy może lepiej rosnącej liczby ludności. Od roku 1960 strefa euro. Widzimy wzrosty 30%, Unia Europejska 26%, a Stany Zjednoczone 84% ludności, bo następuje stały, silny dopływ emigrantów do Stanów Zjednoczonych. Dopływ ponad dwa razy większy niż do Unii Europejskiej czy strefy euro. Z tego punktu widzenia Stany Zjednoczone wyglądają całkiem przyzwoicie. No ale jak już je zestawimy z Chinami, to widzimy, że możliwości Chin są sporo większe niż Stanów Zjednoczonych. Celowo używam słowa możliwości, bo to nie tylko o liczby chodzi. Choć oczywiście w liczbach Chiny są lepsze od Stanów Zjednoczonych, ale tu jeszcze bardziej chodzi o to, do jakich poświęceń jest gotowe społeczeństwo chińskie, a jakich społeczeństwo amerykańskie nie zniesie. Chińczycy są chyba jeszcze bardziej niż Rosjanie, skorzy do poświęceń. Chińczycy to trochę inna mentalność. My, ludzie Zachodu, preferujemy indywidualność i cierpimy, kiedy już cierp doznaje nasza duma, a oni chowają swoją dumę głęboko do kieszeni, kiedy dochodzi do zdarzenia z interesami ogółu. U nas ma priorytet indywidualność, a u nich ma priorytet społeczność. To są dwa przeciwstawne porządki. Ale... Popatrzmy, jakimi językami się mówi w Stanach Zjednoczonych. W Stanach Zjednoczonych, co ciekawe, nie ma języka urzędowego. Chociaż jak włączamy telewizornie, to filmy i wszelkie programy prezentowane są w nienagannym języku angielskim, no tym amerykańsko-angielskim. Tylko, czy wszyscy w Stanach Zjednoczonych mówią po angielsku? W Stanach Zjednoczonych tylko 32 Stany przyjęły język angielski jako oficjalny. Język angielski uważany jest za język narodowy, ale nie jest językiem urzędowym. Okazuje się, że w Stanach grubo ponad 50 milionów ludzi używa w domu języka innego niż angielski. Najwięcej używa hiszpańskiego. No, skąd się bierze ten język hiszpański? Cała Ameryka Łacińska posługuje się językiem hiszpańskim. Z wyłączeniem Brazylii, która używa języka portugalskiego. Bo Amerykę Łacińską skolonizowali łacinnicy, czyli rzymscy katolicy z Hiszpanii i Portugalii. I ta nazwa Ameryki Łacińskiej przylgnęła później do tego całego obszaru. Czy dużo latynosów, czyli tych mieszkańców Ameryki Łacińskiej, żyje w samych Stanach Zjednoczonych? Proszę popatrzeć. Najwięcej tych latynosów mieszka w Kalifornii, prawie 16 milionów. Kalifornia jest najludniejszym stanem kraju, liczy 39 ponad milionów ludności. No nieco więcej niż cała Polska. I jest trzecim pod względem powierzchni, 424 tysiące kilometrów kwadratowych. Powierzchniowo można powiedzieć, jest o jedną trzecią większa od Polski. A gospodarczo? No gospodarczo Kalifornia jest kilka długości przed Polską, przynajmniej nominalnie. Kalifornia PKB 3,6 biliona dolarów, a Polska tylko 688 miliardów dolarów. No, różnica pięciokrotna, ta nominalna. A w wartościach realnych było to około 2,5 razy więcej. Kalifornia to zdecydowanie lepsza gospodarka niż Polska. W tych wartościach nominalnych nasza gospodarka idealnie wręcz pasuje do o, tu widzimy do Massachusetts. Ale jeśli zechcemy spojrzeć na realny poziom życia, o, już pokazuje realne PKB per capita dla wszystkich Stanów, stanów Zjednoczonych, u nas jest prawie 37 tysięcy dolarów, a w Stanach Zjednoczonych, no, stan, który by odpowiadał naszemu poziomowi życia, nawet nie zbliżamy się do nich. Najbardziej biednym stanem jest Mississippi z 47 tysiącami dolarów na osobę. U nich bieda. Oznacza 47 tysięcy dolarów na osobę. A u nas mamy 36 tysięcy dolarów na osobę. No, Widać, że do tej ich biedy, do tych ich największych biedaków nam jeszcze trochę brakuje. A w Kalifornii realny poziom życia to 92 190 dolarów. No, czyli licząc wprost, poziom życia jest 2,5 razy wyższy niż u nas. Taka jest ta magia liczb. Ale każdy, kto był w Kalifornii, może nieco inaczej ocenić poziom tutejszego życia. Pamiętajmy, że związane jest to z różną dystrybucją wynagrodzeń w naszych krajach. Najbogatszy z kolei stan, stan Nowego Jorku, to poziom 104,3 tysiąca dolarów na osobę. I znowuż ta sama uwaga. To nie znaczy, że każdy, kto tam się znajdzie, będzie automatycznie bogaty. No polecam mój wykład o Nowym Jorku. Mediana zarobków w Nowym Jorku nie wystarcza na to, żeby wynająć samodzielnie mieszkanie, a przecież trzeba jeszcze za coś żyć. To często grupa bogaczy wpływa na średnią. Nierówne dochody, no to jest bardzo ważna cecha tego amerykańskiego życia. Dla zrozumienia, jakie jest znaczenie nierówności społecznych, pokazuje zestawienie państw. Czołówka światowa to niemal wyłącznie państwa latynoskie. No i na trzynastym miejscu widzimy Stany Zjednoczone. W Stanach Zjednoczonych każdy ma prawo być bogatym. Ale trzeba pamiętać, że, no cóż, Amerykanie mówią: Ostatni gryzą psy. Kto nie podoła zadaniu, jakie niesie życie, ten będzie mieszkał w przyczepie i skazany będzie na. Paczki żywnościowe i na psie jedzenie z fast foodów, bo otyłymi w Stanach Zjednoczonych są zazwyczaj osoby biedne. W Kalifornii żyje prawie 16 milionów Latynosów. To 16 milionów osób przekłada się na 27% ludności. Przy średniej dla całych Stanach do całych stanów wynoszącej 13,6 Można zaryzykować stwierdzenie, że w Kalifornii żyje niemal dwa razy więcej cudzoziemców niż przeciętnie w Stanach Zjednoczonych. Ale ponad przeciętną liczbę cudzoziemców notują także New Jersey, Nowy Jork, Florida, Hawaje, Nevada, Massachusetts, no i kilka innych. Tu widzimy to na slajdzie. Z kolei do najbardziej pozbawionych cudzoziemców należą Montana, Mississippi i Zachodnia Virginia. Tyle, że mówiąc o Latynosach, musimy mieć na myśli Meksykanów. Meksykanów żyje w Stanach Zjednoczonych tyle samo, mniej więcej, ile jest nas, Polaków. Meksykanów żyje ponad 37 milionów. No taki jest przynajmniej tutaj, pokazuje stan na rok 2021. Meksykanie dostają się do Stanów Zjednoczonych przez mur, który Trump kazał wybudować, a Biden. Który ostro krytykował tę decyzję, kazał ten mur później wzmocnić, bo Amerykanie bronią się przed Meksykanami rękami i nogami. Ale proszę spojrzeć po Meksykanach, duża przerwa. Drugą narodowością obcokrajowców są Puerto Ricanie. To tylko niecałe 6 milionów. Puerto Rico, no, terytorium zależne od Stanów Zjednoczonych. Chciałoby się powiedzieć, że z tym Puerto Rico jest podobnie jak z Polską, no bo my też przez politykę naszego rządu stajemy się trochę terytorium zależnym Stanów Zjednoczonych, tak w cudzysłowie. I poziom życia w naszych krajach, w Polsce i w Puerto Rico też jest niemal identyczny. Państwo to widzicie. Tyle, że Puerto żyje w ojczyźnie. 3,2 miliona osób, a na emigracji w Stanach Zjednoczonych 5,8 miliona osób. Niemal dwa razy więcej żyje ich w Stanach niż w Ojczyźnie. Na no to można zapytać, gdzie jest ich Ojczyzna? Na Puerto Rico czy w Stanach Zjednoczonych? No a potem po tych pierwszych Meksykanach, po Puerto to już mamy mniejsze ilości mieszkańców z Ameryki Łacińskiej. Ale czy ci imigranci to są wartościowi dla Stanów Zjednoczonych? Wartościowi, czyli wykształceni. I widzimy, że nie. Imigranci mają niższy stopień wykształcenia niż populacja miejscowych Amerykanów. Ameryka Łacińska dostarcza wprawdzie siłę roboczą, ale nie są to pracownicy wykwalifikowani. Nie takich potrzebuje amerykańska gospodarka. Na to już mamy zestawienie krajów, z których następuje największy drenaż mózgów. Drenaż mózgów do krajów OECD, czyli tam, gdzie mogą godziwie zarobić na swoje utrzymanie. Najwięcej wykwalifikowanej siły roboczej w Stanach Zjednoczonych pochodzi, uwaga, z Indii. I tych wykształconych Hindusów żyje w Stanach aż 1,3 miliona osób. I podobna liczba Chińczyków i Filipiny. Z tym, że Filipińczyków w Stanach nie ma zbyt wielu. Filipińczycy specjalizują się, jeśli można tak określić, w opiece zdrowotnej. Stosunkowo duży dranaż mózgów następuje z Polski. Duży w stosunku do naszej liczby ludności. No chociaż, jak widać, tutaj nie zawsze jeździmy do Stanów Zjednoczonych. Powiedziałem, że Stany Zjednoczone to kraj imigrantów. Kraj imigrantów, bo przecież nikt z mieszkających tutaj nie żyje tutaj z dziada pradziada. Wszyscy kiedyś przybyli. Autochtonami w Stanach Zjednoczonych są Indianie. A potem biali napływali i napływali, powodowani wizją zysku, powodowani różnymi gorączkami złota, powodowani wizją posiadania ziemi i niewolników. Napływali i napływali z Europy do swojej ziemi obiecanej. Do Ameryki, do Stanów Zjednoczonych. Na terenach amerykańskich mieszkali autochtoni, Indiani, więc trzeba ich było, no przepraszam, wytłuc. Wytłuc, czyli wymordować. Dziś mało kto chce o tym pamiętać, ale ta amerykańska historia obfitowała w wojny z Indianami. Wojny były okrutne, bo Indianie bronili swojej ziemi. Ale czy te działania można nazwać wojnami? Prawidłowym byłoby określenie eksterminacja, może należałoby określić ziemianem ludobójstwa. Faktem jest, że po dawnych Indianach nie ma już dzisiaj śladu. Ilu było tych Indian? Nie ma żadnych danych statystycznych. Mamy do czynienia z odtwarzaniem historii. I liczbę Indian można tylko szacować. I te szacunki są od 4,2 miliona do nawet 60 milionów osób. Ale najczęściej wymienia się liczbę 47 milionów. Z tego 2 trzecie zamieszkiwało tereny Mezoameryki i Ameryki Południowej, a tylko 1 trzecia zamieszkiwało Amerykę Północną. No powiedzmy, że było tego 15 milionów, i te 15 milionów trzeba było zabić i zakopać w piachu. Po to, żeby zawłaszczyć ich kraj, żeby powstały z jednym, Stany Zjednoczone. I to się białym udało. Mordowano ich często tak, żeby jedną kulą przestrzelić trzy czaszki. I udało się niemal wszystkich wymordować. Po tamtej indiańskiej kulturze nie pozostał nawet ślad. Ta indiańska kultura nie jest pielęgnowana. Do niej Ameryka się nie przyznaje. Dziś pozostałości dawnych Indian żyją już tylko w rezerwatach. Tu na slajdzie pokazuję mapę istniejących rezerwatów, ale w Stanach Zjednoczonych jest to historia zakwalifikowana do zapomnienia. Indianie nie mieli kultury skoncentrowanej na sprawach materialnych, tak jak dzisiejsza Ameryka, więc ich dorobek nie był godzien uwagi, przynajmniej dla Amerykanina. Mówię o tym, żeby zawsze towarzyszyła nam refleksja o ludzkim przemijaniu. Kiedyś nasi następcy też nas wymarzą ze swojej pamięci. Warto pamiętać, na czym zbudowany jest amerykański dobrobyt. Przybywali stale do Stanów Zjednoczonych imigranci, głównie z Europy, kiedyś tak to było. Nadal przybywają, chociaż już mniej z Europy. W Stanach Zjednoczonych nie ma autochtonów. Amerykańskie obywatelstwo nadawane jest kolejnym falom imigrantów. Statystyki, statystyki, statystyki. Udział osób urodzonych za granicą długo oscylował wokół. 15%, ale już dzieci tych osób uważane są za Amerykanów, więc to pełnoprawni Amerykanie. Moi znajomi w Nowym Jorku informatycy są Polakami, ale ich dzieci to już Amerykanie, mają obywatelstwo amerykańskie. Rodzice Polacy przybyli na Manhattan zaledwie 3 lata temu, ale już ich dzieci to Amerykanie. No taki jest ten mechanizm. Tak nadaje się obywatelstwo. Przez urodzenie. Ale przecież wszyscy oni są świeżym nabytkiem w Stanach Zjednoczonych. Chociaż są Amerykanami. Tych imigrantów bywało okresami 15%. Tak było w drugiej połowie XIX wieku i tak jest dzisiaj. W 1970 roku udział cudzoziemców, tu pokazuje zmalał do 5% i było to absolutny minimum. Aby zrozumieć siłę tego zjawiska, to proszę porównać. Imigracja do Stanów Zjednoczonych i do nas. My przy 2% imigrantów jesteśmy zaniepokojeni i podnosimy laru. A oni mają rok w rok 14% i są zadowoleni. Stany Zjednoczone to jednak inny kraj niż Polska mentalnie inny kraj. Amerykanie to nie Polacy. Ale sprawa migrantów jest bardziej złożona, bo jedna bo czwarta migrantów przebywa na terenie Stanów Zjednoczonych nielegalnie. A blisko połowa, bo aż 45% to obywatele naturalizowani. Stany Zjednoczone to kraj wiecznych migrantów, którzy zmieniają swój status. Chyba w żadnym innym kraju nie odgrywają oni tak dużej roli. No, są takie kraje, jak choćby na Bliskim Wschodzie, gdzie jest sporo migrantów. Z tą różnicą, że na Bliskim Wschodzie przybywają migranci czasowo, żeby zarobić, a w Stanach Zjednoczonych pozostaną najpewniej na zawsze. Co roku do Stanów Zjednoczonych przybywa legalnie ponad milion migrantów. Meksykanie we wszystkich statystykach stale powtarzają się jako największa grupa. Ale generalnie można podzielić migrantów na Azjatów i Latynosów. Latynosi zawsze. Dominowali aż do końca XX wieku. Tu widzimy to na wykresie. Ale od kryzysu 2008 roku przybywa coraz więcej Azjatów. Ocenia się, że w roku 2055 Azjaci będą największą grupą wśród migrantów. Stany Zjednoczone staną się azjatyckie. Może nawet pierwszy Azjata zostanie prezydentem. Wskaźnik rozrodczości kobiet w Stanach Zjednoczonych No maleje. No maleje zresztą na całym świecie, łącznie z Afryką. Tyle, że w krajach zachodnich wskaźnik rozrodczości jest bardzo mały, a w Afryce jeszcze, jak widać, zmalał, ale jest bardzo wysoki. Ale aż za 88% wzrostu ludności w Stanach Zjednoczonych odpowiadają imigranci. 88% wzrostu. Bez imigrantów nie byłoby Stanów Zjednoczonych. W roku 2015 osób urodzonych poza terytorium Stanów Zjednoczonych żyło 45 milionów, a w roku 2065 będzie ich 78 milionów. 78 milionów ludzi. Cały czas staram się pokazać, jak bardzo kluczową rolę odgrywają imigranci w Stanach Zjednoczonych. Imigranci to kwintesencja Stanów Zjednoczonych, a wśród imigrantów najważniejszą rolę, Pełnili Meksykanie, a niedługo będą Azjaci. Gdzie się osiedlają imigranci? No prawie połowa, bo aż 45% zamieszkuje trzy stany. Kalifornię, Teksas i Florydę. Do Kalifornii trafia najwięcej, bo aż 24%. Tylko w Kalifornii mieszka ponad 10 milionów imigrantów. No i imigranci trafiają głównie do miast. Do miast, bo w miastach można zarobić. A ściślej trafiają do obszarów metropolitarnych. W 20 największych obszarach metropolitarnych mieszka blisko 30 milionów migrantów. Największe skupiska są w Nowym Jorku, Los Angeles, Miami. A komunikacje, jak oni się komunikują? Po pięciu latach pobytu zaledwie połowa mówi po angielsku. Statystycznie połowa, ale wśród latynosów zaledwie jedna trzecia. A z Europy aż czwarty mówi po pięciu latach pobytu po angielsku. Wśród imigrantów po pięciu latach i starszych najczęściej używanym językiem jest hiszpański. Czy nie jest dla Państwa odkryciem, kiedy mówimy o Stanach Zjednoczonych, stale podkreślając znaczenie latynosów i języka hiszpańskiego? A przecież takie są realia. Niebawem większość latynoska zastąpiona zostanie Azjatami. Stany Zjednoczone to tylko nominalnie i deklaratywnie są państwem angielskojęzycznym. Nawet ten przekaz amerykańskiej telewizorni do dużej części migrantów nie trafia. Odbierany jest za granicą, ale nie trafia do latynoskich mieszkańców, bo oni nie umieją się posługiwać tym językiem, nie potrafią po angielsku. Statystycznie ponad 1 piąta mieszkańców Stanów Zjednoczonych nie posługuje się w domu językiem angielskim. Najwięcej w Kalifornii 44% nie mówi po angielsku. W Teksasie 35%, w New Jersey i Nowym Meksyku po 32%. W Polsce niemal wszyscy mówimy po polsku, ale Stany Zjednoczone to prawdziwa wieża Babel. Aż 12% dzieci w Stanach Zjednoczonych posługuje się w domu innym językiem niż angielski. W szkole uczą się angielskiego, ale w domu używają innego języka. Podkreślam te zjawiska językowe, bo w żadnym kraju te zjawiska nie występują na taką skalę. Ale jest to cena utrzymywania gospodarki z pracy cudzoziemców. Cudzoziemców, którzy najczęściej zostaną w Stanach Zjednoczonych aż do śmierci i, uwaga, będą wymagali jakiejś formy opieki. Stany Zjednoczone utrzymywane są dzięki Migracji, ale jak ci imigranci odbierani są przez mieszkańców? Liczbę imigrantów należy zwiększyć, zmniejszyć, czy pozostawić bez zmian? Tu mamy wyniki sondaży prezentowane przez statystę. Szara linia to ci, którzy chcą zmniejszyć napływ cudzoziemców. Jest ich większość 41%. 41% jest za ograniczeniem migracji. A tych, którzy chcą wzrostu, jest tylko 26%. Państwo widzicie, przełomowy był rok 2020. Od tamtego czasu stale przybywa zwolenników ograniczenia imigracji i maleje liczba chcących imigrację zwiększyć. Dlaczego tak się dzieje? Bo zjawisko imigracji można postrzegać dwojako. Pozytywnie jako przysparzające gospodarce wartości dodanej z tytułu wykonywanej pracy, ale jest też druga strona. Koszty z tym związane to są koszty głównie socjalu, głównie opieki medycznej, oświaty. Amerykańskie władze lokalne i samorządowe są zadłużone. Koszty obsługi rosną. Najbardziej zadłużone są te stany, do których przybywają imigranci Kalifornia, Nowy Jork, Teksas, Floryda. No w roku 2020 zadłużenie Kalifornii wynosiło 520 miliardów dolarów, a polski dług publiczny. No, w tym najszerszym rozumieniu jako deficyt finansów publicznych to obecnie 350 miliardów dolarów. Państwo widzicie różnicę, prawda? Oczywiście Stany Zjednoczone, a także stan Kalifornia mają, wydaje się, większe możliwości spłaty długu, ale pamiętajmy, że jest to stan pokazany na rok 2020 i ten dług stale, stale narasta. Zresztą podobnie jak dług całych Stanów Zjednoczonych. Końca wzrostu zadłużenia nie widać, dopóki są chętni na jego zakup, dopóki Amerykanie oferują godziwe odsetki dla chętnych. Ale zachwianie zaufania do dolara może mieć zgubne skutki dla całej gospodarki i ta cała imigracyjna konstrukcja może runąć. Proszę Państwa, wszyscy chodzimy po kruchym lodzie. I jeszcze warto zwrócić uwagę na jeden fakt: dochody i sytuację materialną. Najlepiej zarabiający no, to gospodarstwa azjatyckie, jednoosobowe. Dopiero na drugim miejscu są biali. To pokazuje tą olbrzymią determinację i pracowitość Azjatów. Ich rola w społeczeństwie amerykańskim stale rośnie. A na przeciwległym krańcu skali są czarni. Ich dochody stanowią mniej niż połowę tego, co otrzymuje Azjata. No, ciekawe jest jednak to, że te grupy imigrantów, różne ze względu na pochodzenie, nie integrują się między sobą. Mamy w metropoliach getta, zamieszkałe przez etniczne grupy ludności. Czarny nie zamieszka obok Latynosa, Latynos nie zamieszka obok Azjaty, Azjata nie zamieszka obok Białego czy Żyda. Każda mniejszość ma swój rewir. Rewir, do którego inni nie mają wstępu. Niby jest to jeden kraj, ale. Bardzo, bardzo zróżnicowany. Dochody gospodarstw domowych. No, rozmawiając z tymi moimi Polakami w Nowym Jorku, wiem, że poziom dochodów wystarczający na jako takie przeżycie zaczyna się od 100 tysięcy dolarów. Oni spełniają ten warunek, ale nie widzę tego dostatku w ich życiu. Takie typowe wiodą życie imigrantów Tyle, że proszę popatrzeć na rozkład dochodów gospodarstw domowych. 100 tysięcy i więcej ma zaledwie 1 trzecia mieszkańców Stanów Zjednoczonych. Prawie 20% gospodarstw utrzymuje się za mniej niż 2000 dolarów miesięcznie brutto. Za takie dochody nie da się nawet wynająć mieszkania. Może mieszkają w przyczepach, albo śpią byle gdzie? W ruderach, pod mostami, może żebrzą, ale ten problem dotyczy aż niemal 20% społeczeństwa a z drugiej strony średni dochód rośnie. Tyle, że pamiętajmy o nierównościach. W Stanach Zjednoczonych nierówności są bardzo duże. Czy bezrobocie jest problemem w Stanach? No teoretycznie nie, ale wśród czarnych bezrobocie jest prawie dwa razy większe niż średnia dla całych Stanów. Podobne problemy mają puertorykańczycy, za to Azjaci, Państwo widzicie, najmniej dotknięci są tym problemem. No i oczywiście biali, też mało. Biali, ale nie latynosi. Nie od dziś wiadomo, że no, praca nie lubi czarnych. Oni nie lubią pracy, praca ich nie lubi. Wszystkie statystyki to potwierdzają, ale mówienie tego głośno jest polityczną niepoprawnością. W Stanach Zjednoczonych ginie rocznie około 15 tysięcy osób w wyniku morderstwa czyli w każdy kalendarzowy dzień roku. Ponad 40 zabójstw codziennie, świątek, piątek, ponad 40 zabójstw. Dla porównania, w Polsce mamy do czynienia z 273 zabójstwami w roku 2021. To znaczy, że u nich w ciągu tygodnia jest więcej ofiar zabójstw niż u nas przez cały rok. U nich przez tydzień więcej niż u nas przez cały rok. To jest jedna z niesamowitości. Stanów Zjednoczonych. Oni przez tydzień zbierają więcej zabójstw, niż my ich mamy przez cały rok. Inna intensywność życia, inna skala wolności. Tej dobrej i tej mniej dobrej, tej złej. W roku 2050 Biali stanowić będą mniejszość w Stanach Zjednoczonych. Ale co się zmieni do tego czasu? Pozostawiam Państwa z tym pytaniem.